na konferencji podsumowującej kampanię wyborczą kandydata do Sejmu Krystiana Łuczaka. Przypominam, Krystian startuje z listy numer 3, pozycja numer 3. Ja mam nadzieję, że to jest ostatnia, znaczy no, na pewno to jest ostatnia konferencja w trakcie kampanii wyborczej, ale myślę, że będą następne już po wyborze Krystiana na posła w 7. kadencji tego Sejmu, który się teraz zacznie. Proszę bardzo, Krystian. Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz serdecznie witam. Cieszę się bardzo, że w takim tradycyjnym, choć niedawno odkrytym dla mnie miejscu możemy się po raz kolejny spotkać w gronie mojego sztabu, moich nowych przyjaciół, co jest wielkim osiągnięciem tej kampanii. Mieć właśnie takie dziewczyny, takich mężczyzn młodszych od moich dzieci. To pokazuje, że w tych wyborach nie liczy się tylko wiek, a liczy się to, czy ktoś potrafi zjednywać sobie ludzi, czy potrafi z nimi kreślić marzenia, które są do osiągnięcia, a w naszym wypadku do osiągnięcia w dniu 9 października, po to, by móc spełnić z kolei marzenia tych młodych ludzi. Dzisiejszą konferencję, chcę podczas dzisiejszej konferencji chcę przypomnieć pewne fakty, które miały miejsce w mojej kampanii, by uzmysłowić sobie, czym jest kampania. Bardzo często słyszymy, dostaję też takie maile, że pojedynczy obywatel no, nie ma możliwości spotkania się. I to jest de facto prawda, jeśli mówimy o tak krótkiej kampanii, ale z drugiej strony pośrednictwo państwa, co sobie bardzo cenię i powiem od razu na wstępie, pośrednictwo bardzo obiektywne w przekazywaniu i relacjonowaniu tego, co czyniłem w tej kampanii, upoważnia do stwierdzenia, iż jest możliwość zapoznania się nie tylko przez takie media jak Telewizja Kujawy, Radio PIK czy portale internetowe, ale także za pośrednictwem, powiedział, i tych osób, z którymi przyszło mi w tym czasie się spotkać w trakcie różnych imprez, nie zawsze nazywanych spotkaniem z kandydatem na posła. Przypomnijmy sobie, że wszystko rozpoczęło się 30 lipca decyzjami Zarządu Krajowego i Rady Krajowej, które przyjął listy kandydatów na posłów. Zakończył się zatem ten okres, który w Włocławku był bardzo burzliwie, bym powiedział, relacjonowany jako domniemana, choć być może i faktyczna walka o pozycję na liście, ale rozstrzygnięta decyzjami krajowymi w myśl wniosku, jaki został sformułowany przez władze regionalne partii, co jako przewodniczący uważałem za bardzo duże osiągnięcie. Następnie po tej zatwierdzeniu mieliśmy konwencję programową SLD, przypomnę, której żeśmy zaprezentowali program Jutro bez obaw. Ten program, który znajduje dzisiaj, bym powiedział, taką nieuzasadnioną reakcję prawicy z tej racji, że nie mówi on tylko o tym, w jakim kierunku chcemy Polskę zmieniać, ale przede wszystkim diagnozuje, jaki jest stan Polski, po to, by można było lepiej nakreślić propozycje. I ten stan dzisiaj budzi takie emocje. Następnie rejestrowaliśmy, jak Państwo pamiętacie, 26 sierpnia listy w okręgu wyborczym numer 5 w Toruniu jako jedni z pierwszych, a ten czas między Radą Krajową a rejestracją, ten miesiąc sierpień mimo kanikuły, został poświęcony na moją aktywną obecność zarówno na licznych dożynkach w ogrodach działkowych, jak i na różnych spotkaniach, które w tym czasie, mimo wakacji, się odbywały. Bez nachalności, bez, bym powiedział, wciskania się nieproszony, a z dużą taką sympatią tam, gdzie spotykałem się z ludźmi. No i kolejna data, to już ta data, która dotyczy tego obiektu. 31 zainaugurowałem kampanię z udziałem mojego sztabu pod kierownictwem Karoliny Klimeckiej-Łaputy, z wiceprzewodniczącymi Grzegorzem Góleckim i nieobecnym dzisiaj, acz usprawiedliwionym Krzysztofem Czajką oraz koleżankami, które towarzyszą mi od tego czasu. A
nie tylko towarzyszą, ale także beze mnie robimy kampanię na licznych, bym powiedział, licznych miejscach publicznych, nie tylko we Wrocławku, ale także w okręgu wyborczym. Inaugurowaliśmy tę kampanię, mówiliśmy, co chcemy w niej osiągnąć. Było to spotkanie pomyślane jako spotkanie całego sztabu z środowiskiem mediów i wtedy prośby, które skierowałem do Państwa, jeszcze raz stwierdzam, że zostały spełnione, za co po raz kolejny serdecznie dziękuję. Następnie mieliśmy inaugurację wojewódzką w okręgu numer 5 w Toruniu. Następnie była konwencja programowa w Warszawie. W trakcie tej konwencji otrzymałem rekomendacje, które dzisiaj są, bym powiedział, pokazywane w telewizji i w Radiu Hit i w Radiu Gra, są w spotach wyborczych. A także mieliśmy konferencję, gdzie było poparcie ze strony i Polskiego Związku Działkowców i Związku Łowieckiego. Brałem udział, aktywny udział w drugim kongresie działkowców, zabierając głos. Kongres na Torwarze, 4,5 tysiąca delegatów w obronie, bym powiedział, ustawy, w której byłem jednym z autorów, zresztą co podaję w swoich materiałach wyborczych w 2005 roku, ustawy dobrej, która gwarantuje, że nic o działkach bez działkowców i bez związku jako organizacji ich reprezentujących. Ale to takie, bym powiedział, formalne jak gdyby sprawy. W międzyczasie także i udział w imprezach sportowych. Przypomnę tutaj sprawę pożegnania Andrzeja Pluty czy turniej Kasztelana, ale także po drugiej stronie spotkania z kombatantami w byłym kasynie wojskowym, byłym, bo jednostki już we Wrocławku nie ma. Udział, co niezwykle sobie ceniłem, w debatach. Tych debatach, o których tak dużo się w Polsce mówiło, w Wrocławku może mniej, choć też, a one odbyły się i moim zdaniem stanowiły istotny, poprzez relacjonowanie ich przez Państwa, istotny element poznania kandydatów. Myślę tu o debacie w USKE, tej debacie, w której brały udział partie polityczne wchodzące obecnie do parlamentu w dwuosobowych składach, ale myślę o debacie Młodzi Pytają, Młodzi Głosują, też bardzo moim zdaniem ciekawej, choć żałuję, że tylko w wykonaniu kandydatów SLD i Platformy Obywatelskiej nie wnikam, dlaczego nie było pozostałych. Brałem udział w debacie w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw na temat gospodarki i ekonomii, gdzie brały udział wszystkie ogólnopolskie, reprezentanci wszystkich ogólnopolskich komitetów wyborczych. Nie mówię już o tym, co się wykonuje między godziną 22, 23, a 1 w nocy, a mianowicie o odpowiedziach na pytania internautów, a także na pytania zblokowane tych internautów, przesyłane przez portale internetowe. Muszę powiedzieć, że wiele w tej kampanii odkryłem nowych portali, o których w ogóle nie miałem pojęcia, bo jako fan i miłośnik Q4, wrocławskie info WLC, no, nowego portalu Dzień Dobry Wrocławek, nie wiedziałem o portalu Nasz Głos. Zacząłem codziennie obserwować młody Wrocławek, też ten portal i tak dalej, i tak dalej. A zatem, jeśli już by nic nie miało z tej kampanii pozostać, to jest takie doświadczenie, które mnie człowiekowi już doświadczonemu się bardzo, bardzo, bardzo przydaje. Ale przecież dzisiejszą konferencją nie kończy się kampania, bo mamy jeszcze parę dziesiąt chyba godzin przed ciszą wyborczą. Za chwilę inauguracja w szkole, którą darzę niezwykłym sentymentem, bo byłem przy jej narodzinach i potem przy jej początkowym rozwoju. Myślę o Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Po południu spotkanie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Jutro spotkanie w Zespole Szkół numer 3 z miłym obowiązkiem wręczenia tej szkole przyznanej oznaki zasługi dla województwa przez komisję i cały sejmik. Jestem członkiem tej komisji, a zatem byłem także jednym z wnioskodawców tej odznaki. I teraz, jeśli na to jeszcze nałożyć obowiązki, bo już jestem blisko, które musiałem wypełniać w tym czasie jako wiceprzewodniczący sejmiku. Przypomnę, dwie sesje, jedna w Grudziądzu, druga w Bydgoszczy, kilka komisji, bo jestem członkiem dwóch komisji stałych i tej komisji doraźnej do spraw oznaczeń. A jeśli do tego jeszcze dodać obowiązki wynikające z prowadzenia Rady Wojewódzkiej, inauguracja w okręgu numer 4, bo tu mówiłem o okręgu numer 5, ale mamy dwa okręgi,
działania sztabowe, najczęściej wieczorami w Bydgoszczy, a także i udział w licznych kontaktach eurodeputowanego Janusza Zemkę na naszym terenie. Od chociażby ostatnio wizyta w Ciechocinku, spotkanie z mieszkańcami, czy otwarcie w sobotę kolejnego 10. Biura Informacji Europejskiej w Aleksandrowie, którym będą prowadzone kursy komputerowe dla osób 50+, oraz nauka języka angielskiego dla dzieci z biednych rodzin, nie mówiąc już o informacji europejskiej. Do tego dodać jeszcze oddanie punktu także w Świeciu, w którym brałem udział na terenie nie mojego okręgu wyborczego, ale przecież jako przewodniczący Rady. To zatem ta sprawa tej aktywności w kampanii była bardzo szeroka i bardzo sobie ceniłem to, że mogłem w trakcie spotkać różnych ludzi, z nimi rozmawiać. A jeśli powstaje pytanie, o czym ludzie rozmawiali, to po pierwsze rozmawiali krytycznie o prowadzonej przez SLD kampanii i tego nie ukrywam. Powiem, to nigdy nie jest tak, że jest dobrze, zawsze może być i powinno być lepiej, ale przede wszystkim mówili o stronie merytorycznej, o tym, że po prostu tą część coraz większą społeczeństwa, która nie czerpie owoców z tych przemian 1989 roku i wstąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku, musi reprezentować coraz silniej SLD i trzeba, bym powiedział, zrobić tak, by wyrazistość tej reprezentacji zasługiwała na poparcie w wyborach. Mówiono także, co mnie najbardziej niepokoi, o, bym powiedział, rosnącej pozycji, choć na razie, jak sądzę, w sondażach, pewnej postaci meteorycznej, która była do niedawna, bym powiedział, w konstelacji gwiazd i nie błyszczała, a dzisiaj jednoosobowo chciałaby naprawić Polskę, nie pytając się, z kim chce to zrobić, bowiem dzisiaj to nie jest tak, że jeden poseł w Sejmie może zmieniać ustawy, może być inicjatorem zmian, natomiast musi do tego pozyskać większość, a tej większości jakoś dla tego meteora nie widać. Nie mówiąc już o tym, że sprawy, które są, może są gładkie dla ucha, ale trudno wykonalne, a zatem mamy do czynienia z kolejnym kasusem Tymińskiego, czy przepraszam bardzo o przywołanie, ale nieobecnych na tym ziemskim padole przywoływał nie będę. A zatem to jest, bym powiedział, też pewne doświadczenie z tej kampanii. Ja nie ukrywam, że ostrzegam, by nie dać się zwieść na lekkie słowa i lekko rzucane pomysły. To już nie chodzi o to, czy znajdą się na to środki, bo za dużo jest marnotrawionych, żeby się one nie znalazły. Ale to chodzi o to, żeby się nie okazało, że, a widać z tego, że na listach poza meteorem niewiele jest fachowości i bym powiedział, zaplecza intelektualnego, profesjonalnego, z dokonaniami zweryfikowanego, który mógłby te zmiany, które sam lotnie rzuca jak z karabinu maszynowego, zrealizować dla naszej szczęśliwości. Ja za taką szczęśliwość dziękuję, bo w nią po pierwsze, po drugie, po trzecie nie wierzę. I to dominowało w rozmowach. Ale jeśli bym miał kończyć to swoje wystąpienie, to chciałem powiedzieć jeszcze o tym, co może niech wybrzmi, bowiem z tego jestem najbardziej dumny, a mianowicie z tego, z jakim poparciem formalnym, a także życzliwie osobistym się spotykam. Część tego dociera za Państwa pośrednictwem do społeczeństwa. Ja chcę to jeszcze raz podkreślić. Myślę o tym poparciu, które jest naturalnym, a wynika z faktu, że jestem od lat przecież członkiem i koła SLD na osiedlu Południe i Rada Miejska SLD. To jakby naturalna sprawa, ale bardzo cenię sobie poparcie stowarzyszeń, to takich stowarzyszeń, które nie są stowarzyszeniami kanapowymi, jak Polski Związek Działkowców, Polski Związek Łowiecki, czy Polski Związek Wędkarski, co ma swoje odzwierciedlenie zarówno w publikacjach wydawanych przez te stowarzyszenia, łącznie z tym poparciem ukazującym kandydata na posła z listy numer 3 z miejsca trzeciego. Ale najbardziej cenię sobie to, iż popierają mnie ludzie, którzy nie są anonimowi, a stanowią autorytet na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym.